Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Kio Picanto. Tym razem zajmiemy się bardziej aspektami praktycznymi. Będzie to po prostu film testowy. Jeżeli chcecie obejrzeć film o typowych usterkach w tym aucie, no to musicie sobie kliknąć w kartę typowe usterki i tam będziecie mieli film z tym autem. Ja go jeszcze podlinkuję Wam na dole. Więc zaczniemy od wnętrza. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj dominują tak naprawdę twarde plastiki, no ale nie oszukujmy się, samochód jest przecież w segmencie A, więc nikt tutaj nie będzie inwestował w drogie plastiki. Za to spasowanie jest ogólnie w porządku, większość elementów jest spasowana sztywno, za co duży plus, bo w tym segmencie nie jest to oczywiste. Obsługa jest intuicyjna, to też nie jest oczywiste. Dobrze, że ekran nawigacji, tu akurat nie ma ekranu nawigacji, ogólnie radio jest na samej górze, to jest bardzo dobry pomysł, bo na przykład w samochodach marki Dacia do niedawna było tak, że te ekrany były niżej i to nie było praktyczne. Mam wrażenie, że tutaj kierownica w tym samochodzie jest inspirowana kierownicami w Audi, a to akurat zaleta. Jeżeli chodzi jeszcze o wnętrze, to warto pochwalić wnętrze za to, że we wnętrzu nie widać elementów blaszanych, co w tym segmencie również nie jest oczywiste, za to duży plus. Uważam, że jak na ten segment, to naprawdę dobrą robotę Koreańczycy zrobili. Fotele są również wygodne jak na ten segment, także za to plus. Nie jeździłem tym autem zbyt dużo, więc tak de facto, jeżeli pojechalibyście w trasę, może okazać się, że te fotele już nie są w trasie tak super wygodne, w dłuższej szczególnie trasie. Nie mówię o jakiejś trasie do 200 km, tylko powiedzmy trasa taka 600+. Zwykle w takich autach jest mniej gąbki, te fotele są po prostu jak się jedzie dłuższą trasę, to bardziej się to zapada wszystko i jednak gdzieś tam plecy bolą w takich samochodach, aczkolwiek nie wiem jak jest w tym egzemplarzu, tylko mogę przypuszczać, bo tak jest zazwyczaj w segmencie A czy B. Ale do miasta naprawdę super, czy nawet na krótkie trasy też daje radę. Samochód ma też we wnętrzu wiele praktycznych schowków. W tym segmencie, powtórzę się po raz kolejny, to jest też swego rodzaju fenomen, no bo po prostu zwykle auta nie mają aż tak dużej ilości praktycznych schowków, uchwytów na kubki, etc. Jeżeli chodzi o bagażnik, to tradycyjnie dla segmentu A jest tutaj dość wysoki próg załadunku, trzeba się po prostu z tym pogodzić. Za to według mnie jest to bardzo duży plus w tym segmencie, niektórzy mogą się śmiać z tego, ale wraz z otwieraniem bagażnika macie nitki, które pociągają za sobą półkę i ta półka się podnosi, a jak zamykacie bagażnik, to się opuszcza. To jest naprawdę w tej klasie, do niedawna to się nie zdarzało, bo na przykład w Skodzie Citygo kiedyś testowałem, no to pamiętam, że było tak, że po prostu tą półkę trzeba było podnosić, a później się zapominało ją opuszczać i w efekcie ta półka zasłaniała Wam prawie całą szybę. Jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem, auto ma całkiem precyzyjny układ kierowniczy. Też po raz kolejny powtórzę, jak na ten segment, naprawdę fajny i ogólnie fajny, więc układ zawieszenia jest sprężysty, czyli nie jest za sztywny, nie jest za miękki. Według mnie jak do takiego auta jest ok. Ważne, że właśnie też jest ten komfort w tym aucie, tak? Bo często w małych autach przy mniejszym rozstawie osi ciężko jest o ten komfort i czasami te zawieszenia walą i po prostu te drgania się przenoszą. Tu jest akurat spoko. Wiadomo, że takie zawieszenie będzie zawsze więcej drgań przenosiło niż w większych autach, no to jest oczywiste i bardziej będzie głośne, tak? No bo jednak pewne oszczędności muszą być poczynione, żeby taki samochód był po prostu tańszy. Z mankamentów za to jest to niestety, że macie tylko pięciobiegową skrzynię, przydałaby się szóstka, szczególnie w trasie, no ale w dalszą trasę raczej nikt tym autem się nie będzie zapuszczał. W egzemplarzu, który testowałem, jest silnik 1.0, 67 koni. Auto do setki rozpędza się w 14,8 sekundy. Na papierze to wygląda słabo. Jak się jeździ tym samochodem, ma się wrażenie, że jest szybszy. Ale też nie robiłem jakichś manewrów w stylu wyprzedzania tirów w trasie, więc nie wiem, jak to wygląda. Może się okazać, że w tym przypadku Wam mocy zabraknie, ale myślę, że do miasta tyle mocy wystarczy. W mieście takie autko będzie paliło około 5,5 litra.
benzyny na 100 km w trasie. Jak będziecie oszczędnie jechać, to uda Wam się zejść do 4,2, nawet może do 4 litrów oczywiście na 100 km. Kolejna kwestia, to jest chyba największy mankament tego samochodu, czyli wynik w testach zderzeniowych Euro NCAP. Niestety tylko 3 gwiazdki na 5, trudno, ale Mustang też ma 3, więc zawsze się można pośmiać, że Mustang wcale nie jest lepszy pod tym względem. Jeżeli chodzi o najciekawsze elementy wyposażenia, no to jest tutaj na przykład podgrzewana kierownica, w tym segmencie naprawdę fajna sprawa, bo to też nieczęsto się zdarza. Są też podgrzewane przednie fotele i to dwustopniowo. Pamiętam, że 20 lat temu w Jaguarze podgrzewanie było tylko jednostopniowe. Samochód ma też światła LED do jazdy dziennej, ma też system nawigacji, system inforozrywki z ekranem 8-calowym, oczywiście za dopłatą. System ten ma też, obsługuje Android Auto i Apple CarPlay, więc spoko. Auto może być wyposażone też w kamerę cofania, no i też w system progresywnego wspomagania, czyli ten siła wspomagania, czyli to, jak ciężko Wam chodzi kierownica, zmienia się wraz z prędkością. Im wyższa prędkość, tym ciężej kierownica chodzi. A jak manewrujecie na parkingu, to chodzi lekko, po to, żebyście po prostu łatwiej mogli parkować, a przy wyższych prędkościach, żeby nie było tak, że kichniecie i po prostu omsknie się Wam ręka na kierownicy i wlecicie w barierkę. I właśnie po to są te progresywne układy kierownicze. Przy wyższej prędkości, jak macie ciężko chodzącą kierownicę, to wtedy czujecie większą precyzję prowadzenia, szczególnie na łukach. Auto z ciekawych elementów ma jeszcze system wspomagania ruszania podwzniesienia oraz system autonomicznego hamowania, który po prostu wykrywa, jeżeli za szybko zbliżacie się do przeszkody, do pieszego, no to po prostu Wam wyhamuje i zapobiegnie wypadkowi. To by było na tyle o tym samochodzie. Ja uważam, że jak na ten segment, to jest naprawdę dobry deal, taki samochód, czy to używany, czy to nowy. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do komentowania, co sądzicie o takim aucie. Zachęcam Was do zostawiania łapek. I oczywiście, jeżeli nie zasubskrybowaliście, to zachęcam Was do zasubskrybowania. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.